Chciałbym się wam z czegoś zwierzyć. Kiedy rozpoczynaliśmy pracę nad tym serialem, byłem załamany. Czytałem Biblię, ale Słowo Boże do mnie nie docierało. I nagle na dzień przed rozpoczęciem pracy Pan przemówił do mnie. Mimo całego mojego załamania zostałem dotknięty Jego pokrzepiającym słowem. Widzicie, ja często mam ten sam problem co Tomasz. Panie, nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. Często, gdy znajdowałem się w trudnej sytuacji, mówiłem do Boga: Panie, chcę najpierw doświadczyć zwycięstwa, a później mogę działać z wiarą. Czasami Pan Jezus przychodzi do nas w takiej chwili, ale częściej chce nas pouczyć i stawia sprawę jasno. Chcę, abyś nauczył się wiary. Tak też postąpił z Tomaszem. Potem rzekł do Tomasza: daj tu palec swój i oglądaj ręce moje. I daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus: że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Nie bądź bez wiary, lecz wierz, powiedział Jezus do Tomasza. Ten odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Ale Pan Jezus pouczył Tomasza: że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Nieraz chętnie powiedzielibyśmy Bogu: Panie, daj mi odczuć swoją obecność, a wtedy uwierzę. Ale Pan nasz chce, abyśmy ufali Mu, zanim doświadczymy zwycięstwa. Na tym polega wiara. Dlatego Jan kończy ten rozdział słowami: i wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli życie w imieniu Jego. To jest powód, dla którego Jan napisał Ewangelię. On wierzy, że Jezus jest Chrystusem, czyli Mesjaszem, Synem Boga. A wierząc w Niego, możesz mieć życie wieczne. No cóż, zbliżamy się nieuchronnie do końca naszej serii. Chciałbym zapytać, czy te filmy pomogły Ci uwierzyć, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, i że wierząc w Niego uzyskasz życie wieczne? Pamiętaj, co Pan Jezus powiedział Tomaszowi: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.